Włochy. Historyczna kraina cesarzy i papieży. Kraina pełna pasji i piękna. Wieczne miasto Rzym. Wieczny krajobraz Toskanii. Włochy to kultura, sztuka renesansu, architektura władców. Jeden mały kraj, kryjący w sobie garstkę mniejszych. Sześćdziesiąt milionów mieszkańców 20 regionów, mających odmienne problemy i tradycje. To Włochy XXI wieku, gdzie zderzenie historii i współczesności stwarza prześwietną mieszankę stylu. Włosi do dziś noszą w sercach 2500 lat historii swojego kraju. Ten film opowiada o losach sześciorga Włochów, którzy budują swoją przyszłość na podwalinach przeszłości swojego kraju. Kraju widzianego ich oczami. O kształcie Włoch decyduje geografia bardziej nawet niż historia. Na północnym wschodzie, pomiędzy wodą a lądem, Wenecja, zawdzięczająca swój rozwój handlowi morskiemu. Tutaj, w mieście 150 kanałów, Alessandro Mozzato stara się zapracować na tytuł gondoliera. 1300 kilometrów na południe leży Sycylia, bastion mafii. To jednak morze definiuje kulturę tej wyspy. Tu Michele Ralo uczy się nurkowania na głębokość 51 metrów na jednym oddechu, tak jak robili to jego przodkowie 2000 lat temu. W samym sercu Włoch, na granicy pomiędzy północą a południem, od 2500 lat króluje Rzym. W renesansowej scenerii nastolatka Marika Diana marzy o osiągnięciu na miarę XXI wieku. Chce zostać pierwszą kobietą, która wygra włoskie mistrzostwa samochodów wyścigowych. Krajobraz kraju sięga północnej granicy, gdzie pełne niebezpieczeństw życie na wysokości 3500 metrów zależy od ratowników, jak Maurizio Vincenzi, patrolujących śnieżne pustkowia. Stolica włoskiej mody Mediolan. Jedna z najsłynniejszych włoskich projektantek mody, Angela Missoni, marzy o światowym sukcesie swojej firmy. Otoczona wzgórzami Toskanii Siena. W średniowiecznym mieście Alberto Riccieri przygotowuje się do najbardziej niebezpiecznego wyścigu konnego na świecie – Palio. Włochy są krajem posiadającym najwięcej obiektów historycznych na świecie, lecz tylko jedno miasto uznawane jest za najpiękniejsze. Włosi nazywają Wenecję La Serenissima, najłagodniejsza.
otoczona laguną, zdaje się unosić ponad powierzchnią wody. Powstała 1600 lat temu na małym łańcuchu wysp. Fale morskie definiują i chronią unikalną kulturę i zabytki tego miasta. Najsłynniejszym wydarzeniem jest tutaj karnewale. Pod koniec lutego tłumy zamaskowanych karnawałowiczów paradują placykami i uliczkami wzdłuż kanałów. ...150 kanałów, które przecinają miasto, pełni funkcję ulic. W Wenecji do dziś zakazany jest ruch kołowy, a wszelkie towary dowożone są drogą wodną. Historia weneckich gondol sięga początków tego miasta. Są one jednym z najbardziej znanych symboli Włoch. Ich kształt ułatwia nawigację wąskimi kanałami o ciasnych zakrętach. Jest on wynikiem setek lat pracy budowniczych łodzi, takich jak Roberto Tramontin. 122 lata temu mój pradziadek zmienił kształt gondoli. XVIII-wieczne gondole były bardzo wąskie i długie. Mój pradziadek zbliżył ich kształt do banana, dzięki czemu są dużo piękniejsze i lepiej pływają. Gondola ma ponad 10 metrów długości i 1,30 m szerokości. Jej wymiary tak świetnie wyważone, że gondolier jest w stanie kierować nią przy pomocy delikatnych ruchów nadgarstka. Jestem zakochany w Wenecji i w gondolach. Inaczej przecież bym ich nie robił. Zająłbym się produkcją motorówek, która jest dużo bardziej intratna. Gondole przekazywane są tradycyjnie z ojca na syna. Wstąpienie w szeregi gondolierów to zaszczyt. Wysokie zarobki sprawiają, że jest to jeden z najbardziej wziętych zawodów w Wenecji. Co roku wydawane są tylko 3 nowe licencje gondoliera. Ubiegają się o nie setki chętnych. Alessandro Mozzato mieszka w swoim rodzinnym mieście z żoną i dwójką małych dzieci. Od 3 lat przygotowuje się do egzaminu na gondoliera. Wenecki gondolier to jeden z najbardziej unikalnych zawodów na świecie. Jest częścią tradycji tego miasta. Marzę, aby zostać gondolierem. To wielki powód do dumy. Z powodu wysokiego kosztu życia w mieście, nastawionym na bogatych turystów, nie stać ich na pozostanie tam dłużej. Ale za tydzień Alessandro zdawać będzie egzamin na gondoliera. Jeżeli zda, jego zarobki wystarczą na utrzymanie rodziny w Wenecji. Jeżeli nie, będzie musiał przenieść się gdzie indziej w poszukiwaniu pracy. Dużo ćwiczyłem, więc powinno mi pójść dobrze. Ważne jest, żeby w dniu egzaminu zachować spokój i nie denerwować się, bo to może mi przysporzyć kłopotów. W ramach szkolenia Alessandro obsługuje prom nazywany Traghetto, łączący dwa brzegi wielkiego kanału. Cała podróż trwa zaledwie minutę, ale wymaga wielkiej zręczności, bo inne łodzie nie ustępują promowi z drogi. Ta praca przygotowuje do pływania gondolą, ale jednocześnie uczy kontaktu z klientami. Na Wielkim Kanale są tylko 3 mosty, więc Traghetto jest dla Wenecjan głównym środkiem transportu. Przejazd kosztuje około 30 groszy. Za 5 godzin wiosłowania dziennie Alessandro zarabia niewiele, ale jest to świetne przygotowanie do zbliżającego się egzaminu.
spero che l'esame vada bene. Mam nadzieję, że egzamin pójdzie mi dobrze. Jestem gotowy, ale nigdy nic nie wiadomo. Dlatego tak długo się przygotowywałem. Mimo nerwów jestem gotowy. Po całym dniu wiosłowania Alessandro musi wszystko wyczyścić dla następnej zmiany. To dobra praktyka. Jak wielu młodych Włochów, 28-letni Alessandro chce podtrzymywać tradycję. Ale nie jest to łatwe, szczególnie gdy zależy od tego przyszłość rodziny. Włochy przetrwały burzliwe dzieje. Przez ponad 1000 lat Półwysep Apeniński podzielony był na małe księstwa i oddzielne terytoria. Skłócone regiony walczyły zaciekle o ziemię. Zbrojne warownie z czasem rozbudowywano, tak aby chroniły mieszkańców przed najazdami i grabieżami. Budowano je na wzgórzach, zapewniających najlepsze pozycje obronne. Za średniowiecznymi murami Sieny do dzisiaj widać ślady historycznych podziałów. 700 lat temu każdy dystrykt musiał wystawiać żołnierzy do obrony miasta. Wąskie uliczki wciąż biegną wzdłuż dawnych granic. Jedynym neutralnym miejscem w mieście jest główny plac, Piazza del Campo. Otaczające go dzielnice do dziś reprezentowane są odmiennymi barwami i tradycjami. W Sienie pozostaje się wiernym swojej dzielnicy aż do śmierci. Setki lat wojen, zatargów i zdrad doprowadziły do zaciekłej rywalizacji pomiędzy dzielnicami. Kulminacją wiekowych waśni jest coroczna wielka bitwa na głównym placu. 90-sekundowy wyścig konny na oklep, w którym wszystko jest dozwolone, tak zwany palio. Dla mieszkańców Sieny wyścig ten jest nie mniej ważny niż religia. Żyjemy dla palio tak samo jak dla wiary. Dla nas palio jest wszystkim. Zwycięzca otrzymuje ręcznie malowany jedwabny sztandar palio, od którego nazwę nosi wyścig. Ręcznie malowany co rok zapewnia zwycięskiej dzielnicy bezpieczeństwo i pomyślność. Mieszkańcy Sieny wierzą, że w ozdobach sztandaru ukryta jest przepowiednia co do wyniku wyścigu. Zamiłowanie do wyścigu jednoczy mieszkańców, tak jak dzielą ich dawne waśnie. Każda dzielnica pokłada nadzieję w reprezentujących ją jeźdźcach. Podczas sezonu palio jesteś bohaterem, idolem dzieci, nadzieją wszystkich pokoleń. To, że na ulicach rozpoznają mnie tysiące ludzi, daje mi siłę. To naprawdę wspaniała rzecz. Aby zakwalifikować się do wyścigu, Alberto Riccieri trenuje cały rok. Tor szkoleniowy przypomina swym kształtem główny plac, jego zakręty i pochyłość. Miejsce na linii startowej wyścigu trzeba sobie wywalczyć. O 10 miejsc walczy 50 jeźdźców. To wojna. O szansę wzięcia udziału w jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń ubiegają się jeźdźcy z całego kraju. Zwycięstwo przynosi dzielnicy chwałę. Porażka jest niemalże gorsza od śmierci. Dla Alberto wygrana byłaby ziszczeniem marzeń, ale najpierw musi dotrzeć na linię startu.
Włosi wierzą, że symbol konia przynosi szczęście. W roku 1929 Enzo Ferrari namalował tańczącego konia na swoim pierwszym samochodzie wyścigowym i odniósł zwycięstwo. Dzisiaj jest to najbardziej znany włoski symbol. Ferrari, słynny z wydajności, mocy i szybkości, wygrał najwięcej wyścigów samochodowych na świecie. Reprezentowanie firmy Ferrari to reprezentowanie Włoch. 17-letnia Marika Diana marzy o zakwalifikowaniu się do drużyny Ferrari. Nie ma jeszcze prawa jazdy, ale jest już jednym z najszybszych młodych kierowców wyścigowych w kraju. Czekają jeszcze jeden wyścig amatorski, po którym jako pierwsza kobieta chce zdobyć mistrzostwo kraju. Ale zanim rozpocznie karierę zawodową, musi ukończyć ostatnią klasę w szkole na przedmieściach Rzymu. Una resistenza. Più precisamente è la differenza di potenziale fratto la resistenza. Z myślą o swojej karierze studiuje inżynierię. Jak zwykle jest jedyną dziewczyną w klasie. Myślę, że Włochy nie są krajem, w którym dominują mężczyźni. Wiele kobiet robi to samo, co mężczyźni, albo nawet lepiej od nich. Więc nie ma problemu. Szkoła kończy się w południe i jak większość nastolatków, Marika wraca do domu na obiad przed treningiem. Jej rodzice i młodsza siostra są jej największymi kibicami. Nie ścigam się dla moich rodziców czy kolegów. Po prostu to uwielbiam. Dla mnie jest to najpiękniejsze. Robię to dla siebie. Ojciec Mariki, Rolando, był kiedyś mistrzem wyścigów gokartowych. Teraz prowadzi firmę gokartową. Nigdy nie wątpił w talent córki. Ściga się z mężczyznami od 11 lat. Nie boi się, nie ma żadnych problemów. To raczej oni nie mogą się pogodzić z porażką, kiedy przegrywają z Mariką, jedyną kobietą na torze. Wtedy zaczynają się problemy. Po prostu nie potrafią przegrywać z kobietą. Co tydzień Marika ćwiczy refleks na torze gokartowym koło domu. Prawie wszyscy mistrzowie Formuły Pierwszej zaczynali właśnie od tego. Marika trenuje z ojcem w ten sposób od 7 roku życia. Jeśli spełni się jej marzenie, to będę za nią jeździł wszędzie. Nie tylko dlatego, że jest moją córką, ale dlatego, że będzie to również spełnienie moich marzeń. Wygrana Mariki byłaby wydarzeniem przełomowym, gdyż do tej pory kobiety nie odnosiły sukcesów we włoskich wyścigach samochodowych. Jest to wyzwanie, które Marika jest gotowa podjąć. Niektóre aspekty włoskiego życia opierają się zmianom. Winnice Toskanii rozkwitają na glebie, która uprawiana była po raz pierwszy ponad 2000 lat temu. Włochy są największym producentem wina na świecie. Tutaj życie zawsze koncentrowało się wokół wina i dobrej kuchni. Na położonej na wzgórzach regionu Chianti, farmie z X wieku, znajduje się rodzinna trattoria. Rodzina Pratelesi przygotowuje typowe menu na lunch. Jak większość włoskich kuchni, używają tylko najświeższych produktów, trafiających na stół w kilka godzin po zebraniu. Lubię dobrze zjeść i oczywiście lubię dobrze gotować. Kiedy nasi klienci są zadowoleni, to i my jesteśmy zadowoleni. Jak mawiają Włosi, przy stole nigdy się nie zestarzejesz. Tu przy jedzeniu nie ma pośpiechu. Typowy włoski posiłek składa się z trzech dań. Antipasto to przystawka przed posiłkiem. Insalata caprese, mozzarella, pomidory i bazylia to typowy przykład. Fiorella słynie ze swojej antipasto.
Wszystko u nas pochodzi z Toskanii. Mamy salami, cebulę, oliwki i grzyby. Następne danie to makaron, podawany z różnymi sosami. Na drugie u Fiorelli wybrać sobie można toskańskiego steka albo kurczaka z rożna. Nie gotujemy według przepisów. Wszystko tutaj to improwizacja. Robimy, co chcemy. Każdemu posiłkowi towarzyszy miejscowe wino. W Chianti to znane z owocowego bukietu Sangiovese. Podchodzimy do gotowania z pasją. Dlatego nasze potrawy są takie dobre. Czasami od klientów dostajemy oklaski. Przy palcach włoskiego buta, w pół drogi pomiędzy Europą i Afryką, spoczywa spalona słońcem Sycylia. W ciągu ostatnich 50 lat wyspę opuściło, uciekając przed biedą i mafią, 10 milionów Sycylijczyków. 24-letni Michele Rallo postanowił pozostać na wyspie. Żyjemy tu pod wpływem mafii od wielu dekad. Oni zawsze kontrolowali wszystko na wyspie. Poziom życia jest tu bardzo niski, szczególnie jeśli chodzi o pracę. Dzisiaj większość z 5 milionów mieszkańców mieszka na wybrzeżu. Niegdyś Sycylia szczyciła się największą flotą rybną na Morzu Śródziemnym. Teraz rybołówstwo wymiera z powodu nadmiernych połowów. Michele w otoczeniu gnijących skorup łodzi rybackich przygotowuje się do kariery pod powierzchnią wody. Uczy się starożytnej sycylijskiej sztuki freedivingu, ale robi to inaczej niż zwykle. Aby nauczyć się kontroli oddechu, Michele codziennie ćwiczy jogę. W tym sporcie wymagane jest zatrzymanie oddechu na prawie 4 minuty. Pływa w nieskończoność. Specjalna płetwa pomaga mu mknąć po falach niczym ryba. Chcę dołączyć do grona niewielu na świecie, którym udało się zanurkować na ponad 50 metrów na jednym oddechu. Chcę zostać zawodowym freediverem. Wolę być w morzu niż na lądzie. Pod wodą udaję, że jestem delfinem i płynę w głąb, tam gdzie słychać tylko bicie mojego serca. Jest tam tak spokojnie, że mogę rozmyślać o moich problemach. Po 6 miesiącach intensywnego treningu wytrzymuje pod wodą przez prawie 3 minuty. Schodzi na głębokość 45 metrów. Aby zostać zawodowcem, musi nurkować głębiej i dłużej. Za 2 tygodnie Michele ma wziąć udział w Mistrzostwach Włoch, gdzie podejmie niebezpieczną próbę pobicia własnego rekordu. Whew.
Na kilka dni przed mistrzostwami Michele odwiedza rodziców. Niepokoją się o syna, bo zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw freedivingu. Trochę się martwię. Nie jestem spokojna. Ale to jego życie. Nie mogę go kontrolować. Czy naprawdę musisz nurkować? Nie, nie muszę. Wiesz, że to niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Strach to coś zupełnie niepotrzebnego. Myślę, że moja mama się boi, kiedy mówi: nie rób tego, nie rób tamtego. Ale mama nie rozumie tego, co robię. Ja się nie boję, bo wiem, co robię. Nigdy nie przekroczyłem mojego limitu. Zatrzymuję się zawsze trochę wcześniej. W mistrzostwach Michele nie może sobie pozwolić na jeden nawet błąd. Może za to zapłacić życiem. W połowie cholewki włoskiego buta znajduje się stolica, wieczne miasto Rzym. Jest to miasto nasycone historią. Oto Koloseum, gdzie niegdyś zmagali się gladiatorzy, a chrześcijan rzucano lwom na pożarcie. 16-kilometrowa Aqua Appia, którą dostarczano do miasta wodę. I Forum, gdzie mieszkał Juliusz Cezar. Rzym, kolebka potężnego Imperium Rzymskiego, jest do dziś jednym z najbardziej wpływowych miast na świecie. Na przedmieściach miasta 17-letnia Marika Diana przygotowuje się do kulminacji sezonu wyścigowego, ostatniego wyścigu włoskiej formuły Ford. Pasję do tego sportu mam po prostu we krwi. To coś, co czuję w środku, w sercu. Te samochody ścigają się z prędkością ponad 220 km na godzinę. Konkurencja jest ostra. Aby zdobyć szansę przejścia na zawodowstwo, Marika musi wygrać mistrzostwa. Najpierw musi jednak zdać inny test w chaotycznym śródmieściu Rzymu. Mimo że jest najszybszą 17-latką na torze wyścigowym, Marika nie zdała jeszcze egzaminu na prawo jazdy. Strasznie się denerwuje. Spokojnie, spokojnie. Martwię się trochę, bo jeszcze nigdy nie jeździłam po mieście z innymi ludźmi. Wszyscy w Rzymie są trochę zwariowani. Dobrze, rozejrzyj się. Teraz nie masz na głowie kasku. Gdy zdam egzamin na prawo jazdy, to uzyskam niezależność. Będę mogła wreszcie poruszać się sama. Marika zdaje egzamin bez problemu. Prawdziwy test czeka ją jutro na torze. W Sienie, gdzie zbliża się dzień wyścigu konnego Palio, rośnie napięcie. Mieszkańcy 10 dzielnic maszerują na najważniejsze wydarzenie przed wyścigiem. Będą świadkami losowania koni. Tak naprawdę tylko 3 konie mają szansę wygrania wyścigu. A każda dzielnica otrzyma swojego konia drogą losowania. Po losowaniu kapitanowie drużyn zadecydują, który z jeźdźców będzie reprezentował dzielnicę. Aby uniknąć rozentuzjazmowanego tłumu, Alberto Riccieri, podobnie jak inni jeźdźcy, czeka na werdykt poza miastem.
Przygotowuje sprzęt i czeka na telefon, który wezwie go na linię startu. Wie jednak, że jego los zależy od kapitanów dzielnicowych drużyn. Losowanie koni to chwila nadziei. Modlisz się o to, żeby koń, który ci przypadnie, był jak najlepszy. Losowanie to wiekowa tradycja. Przedstawiciele wszystkich dzielnic czekają zebrani przed sceną. Najpierw odbywa się losowanie konia. Potem losuje się dzielnicę. Wszyscy zdani są na łód szczęścia. Numero 7. Chiocciola. Jako pierwszy wylosowany zostaje koń faworyt. Wielki powód do radości dla pierwszej dzielnicy. Zła wiadomość dla Alberto. Na jeźdźca wybrany został kto inny. Aquila. Wylosowany zostaje kolejny dobry koń i znów trafia do innego jeźdźca. Nie wierzę. Na miłość boską. Otto. Wylosowany zostaje nieznany koń i przez tłum przelewa się fala paniki. Onda. Pechowa dzielnica nie chce pogodzić się z wynikiem. Do Alberto dzwoni kolega. Wciąż nie ma jednak wezwania na wyścig. Koniec losowania. Kolejny kapitan dzielnicy poszukuje jeźdźca. Ale nie dzwoni do Alberto. Gdy pozostała tylko garstka koni czekających na wybór jeźdźców, Alberto wyrusza do Sieny. Główny plac świeci pustkami. Garstka kolegów czeka na Alberto ze słowami otuchy. Kapitanowie drużyn wraz z nowo wylosowanymi końmi rozeszli się do swoich dzielnic. Nagle telefon. Sandro, dimmi tutto. Niewielka dzielnica Lupa daje Alberto szansę, na którą czekał. Wylosowali jednego z faworytów i kapitan chce, aby jechał na nim Alberto. Ciao, ciao. To świetny wybór. Lupa jest dzielnicą, w której Alberto się urodził. Strasznie się cieszę, że mam tak świetnego konia. To marzenie. Urodziłem się i wychowałem w tej dzielnicy, więc ten Palio będzie dla mnie wyjątkowy. Lupa nie odniosła zwycięstwa od 26 lat. Cała dzielnica pokłada teraz nadzieję w Alberto. Za dwa dni weźmie udział w wyścigu Palio. Życie na romantycznych kanałach Wenecji wydaje się teatralnym przedstawieniem. Gondolierzy podlegają jednak ścisłym przepisom. Mają prawo pobierać tylko regulowane opłaty i nie mogą pracować niezależnie. Przynależą do stacji gondolierów, które dzielą ich zarobki. Gondole są jednak ich własnością prywatną. Tradycyjnie przechodzą z ojca na syna, wraz z umiejętnością wiosłowania w unikalnym weneckim stylu. Alessandro Mozzato jako pierwszy w swojej rodzinie chce zostać gondolierem, a szkoli go Doriano Bussetto. Doriano, kapitan stacji,
Pochodzi z rodziny o długich tradycjach gondolierskich. Jesteś trochę podniecony, prawda? Dzisiaj cię przeegzaminuję. Jestem bardzo podniecony. Doriano è un gondoliere che ha tantissimi anni di esperienza. Doriano ma wieloletnie doświadczenie. Zauważył, że powinienem zmienić położenie stóp, tak abym mógł płynniej wiosłować, co z kolei wpłynie pozytywnie na wygodę pasażerów. Alessandro nauczył się wiosłowania opartego na umiejętności, a nie sile. Nawet drobny błąd może zachwiać równowagę gondoli. Samo wiosłowanie nie jest trudne. Utrzymanie sylwetki we właściwej pozycji – to jest sztuka. Skręcaj ramionami, a nie głową. Najbardziej niebezpieczny jest moment, kiedy wyciąga się wiosło z wody. Wtedy można stracić równowagę. Podczas gdy Alessandro otrzymuje ostatnie wskazówki, dwóch egzaminatorów opracowuje trasę egzaminu kilka kanałów dalej. Ten jest całkiem trudny. Tak, dość skomplikowany, bo jest wąski, a most jest niski. Co roku otrzymują oni setki podań. Aby wybrać najlepszych, opracowują jak najtrudniejszą trasę. Bardzo wielu młodych Wenecjan marzy, żeby zostać gondolierem. Ale to nie jest łatwe. Co roku zdają tylko dwie lub trzy osoby. Erika, żona Alessandro, modli się o jego sukces. Pochodzi ze starej weneckiej rodziny i chce tu pozostać. Ale życie jest bardzo trudne w mieście, które stało się jednym z najdroższych na świecie. Trzeba wyrzec się wielu rzeczy, aby zaoszczędzić na kupno domu. Wszystko jest tu na ogół droższe niż w innych miastach we Włoszech. Aby tutaj pozostać, trzeba się wiele wyrzec. Wszystkie te kanały i mosty sprawiają, że transport, dojazd do pracy, odwożenie dzieci do szkoły jest bardzo trudne. Erika wierzy w marzenie swojego męża. Jeśli Alessandro zostanie gondolierem, będzie to znaczyło dużo więcej niż tylko dodatkowe zarobki. Bycie żoną gondoliera byłoby niesamowite, bo gondolierzy są symbolem Wenecji. Kocham to miasto, więc jeśli mu się uda, będę z niego bardzo dumna. Dobrze. Zwolnij teraz trochę. Pomału, pomaleńku. Jutro Alessandro musi przewieźć 6 egzaminatorów trasą, którą pozna w ostatniej chwili. Denerwuję się z powodu egzaminu, ale jest to dla mnie tak wielka szansa, że nie mogę jej zmarnować. Licencja gondoliera jest prawie w zasięgu ręki. W stolicy Włoch, Rzymie, mieści się Watykan. 1700-letni ośrodek władzy Kościoła rzymskokatolickiego. Jest odrębnym, najmniejszym na świecie państwem. Watykańskie gmachy projektowali najwięksi włoscy architekci, wśród nich Michał Anioł. Jego kopuła Bazyliki Świętego Piotra do dziś góruje nad Rzymem. Tuż obok znajduje się rezydencja papieża, głowy kościoła. Jego duchowe przywództwo i wpływy polityczne sięgają najdalszych zakątków świata. Ale w XXI wieku, nawet w kraju, gdzie w centrum każdej najmniejszej wioski stoi kościół, katolicyzm coraz bardziej traci na znaczeniu. W jednej z najpiękniejszych włoskich katedr, w Orvieto, prawie w ogóle nie widać modlących się wiernych. Jest za to wielu turystów, podziwiających wspaniałe XIII-wieczne freski. W dzisiejszych czasach
Zaledwie 1/4 włoskich rodzin regularnie chodzi do kościoła. La partecipazione, la frequenza. Dziś mniej ludzi przychodzi do kościoła, mniej niż dawniej. Mówię to oczywiście ze smutkiem, bo bardzo bym pragnął, żeby kościoły były pełne. Mimo to 85% ludności uważa się za katolików, co świadczy o tym, jak silne i żywe są wciąż tradycje i symbolika kościoła we Włoszech. Przed dzień wyścigu Marika z ojcem idą się pomodlić. Rolando wspierał córkę od początku jej kariery. Teraz jednak Marika, jeśli chce dalej realizować swoje ambicje i zająć się sportem zawodowo, musi wyprowadzić się z domu. Młodzi Włosi, dopóki nie założą własnej rodziny, mieszkają zwykle z rodzicami. Marika, która jutro kończy karierę amatorską i marzy o sporcie zawodowym, gotowa jest odejść od tej tradycji i wyprowadzić się z domu. Sporty motorowe od samego zarania, blisko 100 lat temu, są dla Włochów czymś w rodzaju religii. Dziś młodzi zawodnicy ścigają się w krajowych mistrzostwach Formuły Ford. Marika koncentruje się przed wyścigiem. Kiedy mam wyjechać na tor, to najpierw jestem spokojna. Potem powoli zaczynam się coraz bardziej denerwować. Skupiam się więc na tym, żeby nie popełnić błędu i dobrze wystartować. Choć Formuła Ford to wyścig dla początkujących, auta zawieszone 5 cm nad ziemią osiągają prędkość 225 km na godzinę. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Marika wygrała 6 ostatnich wyścigów i do mistrzostwa musi zdobyć jedną z 3 pierwszych pozycji. Konkuruje jak zwykle z mężczyznami. Jak wyjeżdżam na tor, to myślę o tym, że muszę wygrać i daję z siebie wszystko. Marika, od kiedy zaczęła się ścigać w wieku 12 lat, mogła liczyć na poparcie rodziny. Każdy wyścig przeżywają jak własny. W połowie wyścigu Marika traci pierwszą pozycję. Żeby wygrać, nie może dać się już nikomu wyprzedzić. Inni zawodnicy atakują, ale Marika nie poddaje się. Dwanaście trudnych okrążeń, aż w końcu udaje się. Marika wygrywa, może nie wyścig, ale mistrzostwa. Jest pierwszą kobietą, która zdobyła ten tytuł. Wygrywając z mężczyznami, Marika przeciera nowe szlaki. Teraz zamierza zerwać z tradycją mieszkania z rodzicami. To jest mój własny wybór. Kocham ten sport, więc skoro mam okazję zająć się nim zawodowo, robię to z wielką ochotą i gotowa jestem iść, dokąd będzie trzeba. Daleko od rodziny i przyjaciół, w nowe miejsca, nawet do nowych krajów. Gotowa jestem na wszystko. Wzdłuż wybrzeży Sycylii rytm życia wyznacza morze. Dziś odbywają się tu zawody w nurkowaniu bezdechowym, freediving. Ciepła, przejrzysta woda Morza Śródziemnego, które otacza wyspę, stwarza idealne warunki do nurkowania.
Michele startuje w zawodach po raz pierwszy. Jego celem jest zejście poniżej 51 metrów. Pozwoli mu to zostać zawodowcem. Michele marzy, żeby zdobyć sponsorów i móc utrzymać się z nurkowania. Nurkowanie jako sport jest dla mnie bardzo ważne. I to nie jest tylko sprawa zamiłowania do morza, ale sposób na życie. Głębiej niż Michele jest 6 nurków pilnujących bezpieczeństwa. Michele czeka na swoją kolejkę. Przed nim wypływają bardziej doświadczeni freediverzy. 5, 4, 3, 2, 1. Zasady zawodów są proste. Wygrywa nurek, który zejdzie na największą głębokość i wróci na jednym oddechu. Ale samo nurkowanie jest bardziej skomplikowane. Schodząc w dół, nurek musi wiedzieć, kiedy zawrócić, aby starczyło mu powietrza na bezpieczne wypłynięcie na powierzchnię. Pięć minut przed nurkowaniem Michele dostaje sygnał. Musi zwolnić pracę serca i powolnymi, długimi wdechami dotlenić krew. Musi być bardzo ostrożny. Zbyt szybkie oddechy mogą spowodować utratę przytomności, zbyt wolne mogą skończyć się utonięciem. Kiedy schodzę pod wodę, jest w porządku. Mam nogi i mięśnie silne, ale muszę być skoncentrowany. We freedivingu 90% to sprawa psychiki, a tylko 10% to sprawność fizyczna. Sędziowie zaczynają dwuminutowe odliczanie. Michele bardzo szybko schodzi w dół. Także prawie dogania nurków pilnujących bezpieczeństwa. Sędziowie przewidują, że Michele powinien wynurzyć się za jakieś 3 minuty. Czas się dłuży. Nie wiadomo, czy wszystko przebiega pomyślnie. Osiągnął głębokość 57 metrów. Michele zanurkował głębiej niż 51 metrów wymaganych do kwalifikacji zawodowej. Wystarczy, aby mógł brać udział w międzynarodowych zawodach i dać się poznać sponsorom. Byłem rzeczywiście podniecony. Czekałem, aż zanurkuję, bo to były moje pierwsze zawody i trochę byłem spięty. Determinację Michele wzmacnia chęć pozostania na Sycylii. Podczas gdy wielu młodych przenosi się do innych części Włoch, dla Michele nurkowanie jest najlepszą szansą zarobienia na życie, a zarazem podtrzymania morskiej tradycji wyspy. Podróż wzdłuż Włoch, z południa na północ, odsłania pełne bogactwo i różnorodność krajobrazu. Od wybrzeży, przez doliny części środkowej, po rolniczą północ, większość kraju jest zagospodarowana. I tylko przy granicy północnej
strzeżonej przez potężne szczyty Alp, krajobraz wygląda całkiem inaczej. To jedyny we Włoszech naprawdę dziki teren. Ukształtowane miliony lat temu, po zderzeniu się dwóch kontynentów, Afryki i Europy, ponad 4000 szczyty powstały ze skał, które kiedyś znajdowały się pod dnem oceanu. Zimą ostry klimat i niemożliwe do przewidzenia lawiny sprawiają, że tereny te należą do najbardziej niebezpiecznych na świecie. Przeprawić się przez nie mogą tylko najbardziej doświadczeni alpiniści. Maurizio Vincenzi patroluje górskie szlaki z ochotniczą ekipą ratowników. Kiedy jestem w górach, nigdy nie jestem spokojny. Nie ze strachu, ale dlatego, że wiem, jak niebezpieczne są te góry. Ratownicy stanowią zgrany zespół. Są alpinistami i wiedzą, że w razie potrzeby mogą na sobie polegać. Zimowe ćwiczenia ratownicze pomagają im utrzymać formę. Jesteśmy ochotnikami. I to ważne, bo nikt nas do tego nie zmusza. Robimy to z czystego zamiłowania do gór. Maurizio mieszka w Pejo, najwyżej położonej wiosce włoskiej u podnóża narciarskich szlaków. W Pejo mieszka na stałe zaledwie 2000 ludzi, a większość z nich, w tym rodzina i znajomi Maurizio, żyje tu od pokoleń. Nie zawsze było tu tak spokojnie. W czasie I wojny światowej w okolicznych górach toczyły się krwawe bitwy z Austrią. Dziadek Maurizio był jednym z 15 tysięcy żołnierzy walczących na najwyższej w Europie linii frontu. Opuszczone od tamtego czasu pole bitwy stało zamarznięte i zapomniane przez blisko 100 lat. Do dziś. Na skutek globalnego ocieplenia śniegi i lody topnieją szybciej niż dotąd. I teraz Maurizio chce wrócić na to miejsce, żeby odnaleźć ślady wojennej bitwy. Tu, wysoko, wśród alpejskiego piękna, człowiek chce poznać historię tych gór. Ja, przychodząc tu, czuję też związek z moim dziadkiem, jednym z tysięcy ludzi, którzy tu żyli i walczyli. W czasie wojny lodowiec był barierą oddzielającą dwie armie, austriacką i włoską. Próba pokonania go oznaczałaby niechybną śmierć. Na skraju lodowca widać zarys szałasu, jakby wrośniętego w skały. Ukryty pod lodem od 1918 roku szałas i jego zawartość zastygły w czasie. W tym miejscu były koszary, schronienie i magazyny dla żołnierzy. Zachowały się opakowania, kuchenne przedmioty i ubrania, tak jak porzucono je przed laty. Wokół koszar zardzewiałe pociski, rozbrojone przez lata na śniegu i mrozie.
Każdy przedmiot opowiada swoją historię i skłania do myślenia o tym, co mogło się tu dziać. Te przedmioty pomagają nam zrozumieć, jak ci ludzie żyli, jak się poruszali, czym się posługiwali i jak się ubierali. Ten szałas był ostatnim schronieniem żołnierzy przed frontem, niecały kilometr stąd, na szczycie San Mateo. Blisko 100 lat później Maurizio podąża ich śladami wzdłuż włoskiej granicy. W okolicy, gdzie już samo przetrwanie jest walką, poległy w bitwie setki młodych Włochów i Austriaków. Dziś stoi tu pamiątkowy krzyż ku czci poległych. Teraz granice zostały zatarte. Każdy jest wolny. Niektórzy uważają się bardziej za Włochów niż inni. Ale przeszłość poszła w zapomnienie. Żyjemy teraz wszyscy w Europie. Nie pamiętamy już o przeszłości. Na wysokości ponad 3,5 tysiąca metrów przy granicy Włoch Maurizio odkrył świat swojego dziadka. Świat, który jest teraz częścią jego własnej historii. U podnóża Alp leży Mediolan, jedna ze światowych stolic mody. Tu, na ulicach gospodarczego centrum, świat żyje modą. Elegancki wygląd to nie tylko wybór, ale konieczność. Przeciętna Włoszka wydaje rocznie na ubranie równowartość 6 tysięcy dolarów. A o tym, co kupuje, decydują słynne mediolańskie pokazy mody, gdzie projektanci prezentują swoje propozycje światowym sieciom handlowym i prasie. Sukces na pokazach oznacza sukces na rynku wartym ponad 6 miliardów dolarów. Angela Missoni jest główną projektantką jednego z najlepszych włoskich domów mody. Rodzinną firmę Missonich założyli 53 lata temu jej rodzice. Angela przygotowuje się do pierwszego, tak ważnego dla niej, mediolańskiego pokazu. Chodzi o utrzymanie pozycji Missonich, znanych z barwnych wzorów, w konkurencji z takimi firmami jak Prada, Versace czy Gucci. W tym celu projektuje nowy, zwiewny styl, odbiegający od tradycyjnych wzorów Missonich. Zdaję sobie sprawę, że w ciągu iluś tam sezonów znajdzie się jeden, kiedy się nie powiedzie. I nic nie można na to poradzić. Tak już jest z modą. Nikt nie może utrzymywać się na czele bez przerwy. To też i tak mam wrażenie, że Missoni to cud. Znak rozpoznawczy Missonich to szalone kolory i odważne pasiaste dzianiny. W świecie mody firma jest unikalna. W przeciwieństwie do innych domów mody, Missoni produkuje własne tkaniny z surowych nici we własnej fabryce pod Mediolanem. Wszystko w kolekcji jest naprawdę made in Italy. Bracia Angeli, Vittorio, który jest menadżerem firmy, i Luca, który projektuje kolekcje męskie, spotykają się z nią codziennie w fabryce. We trójkę odpowiadają za produkcję całej kolekcji Missonich, z tą samą drobiazgowością, jaką wypracowali rodzice. Zgodnie z włoską tradycją, podczas codziennej siesty, cała rodzina spotyka się na lunchu w domu rodziców obok fabryki.
Ottavio Missoni i jego żona Rosita rozkręcali biznes w małym dwupokojowym mieszkanku. Dziś obroty założonej przez nich firmy przekraczają ćwierć miliarda dolarów rocznie. 85-letni dziś Ottavio zawsze mierzył bardzo wysoko. W młodości spędził 4 lata w obozie jeńców wojennych. W roku 1948 reprezentował Włochy na olimpiadzie i zaprojektował dla swojej drużyny pierwsze w świecie dresy. Ostatnio Ottavio przekazał biznes swoim dzieciom. Teraz one kierują Imperium Missonich. W naszym przypadku rodzina i biznes to dwie osobne sfery życia, ale zawsze jakoś związane. Teraz moje dzieci prowadzą biznes. Dają mi trochę pracy, a ja daję im swoje błogosławieństwo. Sami chcieli pracować dla firmy, więc jeśli coś się nie uda, to nie moja wina, tylko ich własna. Do pokazów zostało tylko 6 tygodni. Angela pracuje nad nowymi projektami i uświadamia sobie problem. Po sukcesie ubiegłego sezonu fabryka z trudem nadąża ze zamówieniami i nie ma czasu na wyprodukowanie nowych, wymyślnych wzorów potrzebnych na pokazy. Musimy być gotowi za 1,5 miesiąca z 300 nowymi sztukami, kawałkami materiału, które muszą jednak coś znaczyć i które muszą ze sobą grać. No i właśnie teraz trzeba się pospieszyć, żeby materiał był zrobiony na czas, bo jak nie będzie materiału, nie będzie można uszyć sukni. Angela idzie do fabryki na ważną, kryzysową naradę. Jest mało czasu, więc musi zdecydować, które projekty będą priorytetowe. Fabryka musi pracować pełną parą. Od dotrzymania terminu zależy przyszłość całego Imperium Missonich. Pracuje tu 300 osób. Do tego mamy kolejnych 500 pracowników w innych zakładach. To oczywiście spora odpowiedzialność. Utrzymanie marki Missonich przy równoczesnym rozwijaniu nowych projektów nie jest łatwe. Sukces zależy od powodzenia nowej kolekcji. W Wenecji, w temperaturze bliskiej zera, Alessandro Mozzato przygotowuje się do najważniejszego w życiu egzaminu. Jeśli Alessandro nie zda i nie dostanie uprawnień gondoliera, nie będzie miał tu pracy. Z młodą rodziną będzie musiał się wynieść z rodzinnego miasta. Egzaminatorzy, wśród nich nauczyciel Alessandro Doriano, czekają. Najpierw oceniamy, jak się prezentuje. A kiedy już wypłynie, nie wolno mu dotykać brzegów. Nie wolno odpychać się od murów nogami. I musi wiosłować równo i pewnie. W końcu gondola służy do przewożenia ludzi, a nie kartofli. Przez 20 minut Alessandro musi udowodnić, że świetnie panuje nad łódką. Jeden błąd i kariera stanie pod znakiem zapytania. Alessandro rusza poprawnie, bez trudu. Ale kiedy posuwa się dalej, w głąb dzielnicy San Marco, kanały są coraz węższe i coraz trudniej brać zakręty. W połowie testu Alessandro napotyka niespodziewaną przeszkodę. Prace budowlane przy zakręcie kanału utrudniają manewr. Jeśli gondola dotknie brzegów kanału, Alessandro straci punkty. Jest bardzo mało miejsca i brzeg gondoli leciutko ociera się o słup. Dość, aby zwrócić uwagę egzaminatora. Reszta testu przebiega bezbłędnie. Egzamin skończony i za miesiąc Alessandro pozna wyniki.
della fuga. Insisto a dire che il gondoliere non è che deve essere meglio. Człowiek nie rodzi się gondolierem. Gondolierem się zostaje. Myślę, że test wypadł dobrze. Ale musi się jeszcze nauczyć życia z gondolą. Alessandro, który poświęcił ostatnie 3 lata na naukę sztuki gondolierskiej, musi teraz czekać na ostateczną decyzję egzaminatorów. Dopiero wtedy okaże się, czy jego marzenia się spełnią. W dolinach Toskanii Siena przygotowuje się do dorocznej wojny domowej. Jutro w Szranki stanie 10 dzielnicowych drużyn. Będą ścigać się konno na oklep wokół głównego placu miasta. W ramach przygotowań do wyścigu kamienny plac pokrywa się 10-centymetrową warstwą piasku. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. Na ostrych zakrętach zdarzały się wypadki śmiertelne wśród jeźdźców i koni. Jak nakazuje wielowiekowa tradycja, w dzielnicy Lupa zorganizowano ucztę honorową dla reprezentującego ją jeźdźca Alberto. Zdaję sobie sprawę, że podczas palio jest się bohaterem. Wszystkie dzieci patrzą na ciebie z podziwem. Starsi wierzą w ciebie. I to jest duża odpowiedzialność. Palio jest okazją, przy której jednoczy się cała dzielnica. Niektórzy przyjeżdżają nawet specjalnie z zagranicy, żeby być przy stole, przy którym Alberto zajmie honorowe miejsce. Nikt nie chce opuścić okazji. Dziękuję za wspaniałe przyjęcie. Jesteście fantastyczni. Urodziłem się w tej dzielnicy. I mam nadzieję, że wygram swoje pierwsze palio dla Lupy. Jutrzejszy wyścig wprawi mieszkańców Lupy albo w ekstazę, albo rozpacz. W Sienie nie ma pośrednich nastrojów. Emocje będą wrzały. Rozliczane będą dawne spory. Rodzić się będą nowe rywalizacje. Palio to nieodłączny element życia Sieny. W europejskiej stolicy mody, Mediolanie, zaczęły się tygodniowe pokazy. Największe włoskie domy mody prezentują swoje najnowsze kolekcje sklepom i krytykom z całego świata. Jeśli pokaz wypadnie dobrze, pójdą za tym ogromne zyski. Jeśli źle, może to wróżyć upadek firmy. Projektantka Angela Missoni przygotowuje się do jutrzejszego pokazu. Najważniejszego w jej dotychczasowej pracy. Z fabryki Missoni przyjechały właśnie kreacje i dodatki. 22-osobowy zespół światowej klasy modelek czeka na pierwsze indywidualne przymiarki. Angela dogląda ostatnich detali. Nie w górę, nie w górę, w dół. Niżej, niżej. Tak. Jej najnowsze projekty odbiegają bardzo od poprzednich kolekcji. Łagodniejsze linie i stonowane kolory mogą nie spodobać się stałej klienteli Missoni. Missoni to marka, na której ludzie lubią polegać, więc jak znajdą tu dobry krój spodni, to chcą go mieć także w następnym sezonie. Pora na najtrudniejszą decyzję. Ostateczne ustawienie pokazu. Po wysiłkach i staraniach o to, żeby fabryka dotrzymała terminu, jedna z sukni musi być wycofana. Na obecnym etapie to dość kosztowna decyzja. Ta sukienka nie będzie pokazana. Nie jest dość wyrazista. Yeah.
Trudno się połapać. Może będzie dobra w sprzedaży. Angela musi przykuć uwagę zatwardziałych handlowców i krytyków. Kolekcja 54 kreacji musi więc zrobić nieodparte wrażenie. Prasa i klienci oglądają przez tych kilka dni mnóstwo pokazów. Łatwo więc nudzą się i męczą. Dlatego pokaz musi być szybki. Mam nadzieję, że zostanie im w pamięci kilka sylwetek. O to mi przede wszystkim chodzi. Angela dotąd jeszcze nie znalazła modelki do kreacji finałowej. Nową twarzą Missonich chce być 19-letnia Emina z Nowego Jorku. Znaleźć się Missonich to duża sprawa, bo to w końcu Missoni, marka, o której każdy słyszał, jeszcze jak moja mama była dzieckiem. Angela i jej zespół dokładnie oglądają, jak suknia leży na Eminie. Muszą, bo jeśli na wybiegu linia nie będzie idealna, może popsuć wrażenie, za co z kolei firma może zapłacić fortunę. Wydaje mi się, że Emina jest dobra do tej sukni. Siódma rano w dniu pokazu. Modelki zaczynają trzygodzinną sesję układania fryzury i makijażu. Wcześniej zjawia się też cała rodzina Missonich. Do gwaru za kulisami włączają się dwie córki Angeli. A Ottavio Missoni spokojnie ucina sobie drzemkę. Angela jest szalenie popularna. Już w trakcie ostatnich przymiarek sprzedaje kreacje, które nie pokazały się jeszcze na wybiegu. Od ostatniej kolekcji wiele się zmieniło. Nastąpiła spora ewolucja stylu. Ubrania mają łagodniejszą linię i więcej warstw. Dziś krytycy będą decydować, czy nowe projekty Angeli odniosą sukces. Candy Pratt's Prize należy do światowej czołówki krytyków mody. Dzisiejszy pokaz jest niezwykle dla nich ważny, bo w pewnym sensie wracają na rynek. Nigdy go co prawda nie opuścili, ale teraz nowe, młodsze pokolenie Missonich demonstruje nieco inne podejście. Może trochę eksperymentuje w dziedzinach, których dotąd rodzina nie podejmowała. Oni zawsze prezentują się jako klan. To nie jest jeden projektant, ale cała rodzina. Dla Angeli rodzina jest niezwykle ważna. Dzisiejszy pokaz jest kontynuacją pracy zaczętej przez rodziców 53 lata temu. Wierzę w to, co wynaleźli moi rodzice, bo to jest wynalazek. Ja niczego nie odkryłam. Oni zostawili bardzo jasno określony słownik kolorów i wzorów i stylu życia. Ja go tylko interpretuję na swój sposób. Jestem więc bardzo im wdzięczna. Do rozpoczęcia pokazu zostało 5 minut. Za kulisami pełne zamieszanie. Presja daje się we znaki. W końcu, po całym chaosie, nadchodzi chwila, na którą Angela ciężko pracowała. Thank you.
bracia Angeli gratulują jej za kulisami jako pierwsi. Ale co ważniejsze, wydaje się, że i krytycy są pod wrażeniem. Cała gama kolorów, unikalna w porównaniu z innymi kolekcjami. Handlowcy będą ustawiać się w kolejce z zamówieniami, bo tego będą chcieli klienci. Kilka miesięcy później okazuje się, że zwiewne, łagodne linie z kolekcji Angeli triumfują i przyszłość Missonich z ich fabryką i metką Made in Italy jest bezpieczna. W Sienie Alberto czeka na swoją próbę. Zbliża się najbardziej niebezpieczny konny wyścig świata. Dziś w Sienie odbywa się Palio. Na główny plac miasta, Piazza del Campo, ciągną tłumy. Wyścig startuje późnym popołudniem, przed nimi więc jeszcze długie czekanie. Alberto korzysta ze spokoju na tyłach placu, żeby dobrze poznać się z koniem. Na Zodiaku jeździł dotąd tylko dwa razy. A wyścig, który trwa półtorej minuty, może wygrać tylko jeździec idealnie zgrany z koniem. Con Zodiac stiamo cercando, visto le sue caratteristiche, un cavallo un po' particolare tra i canapi, cavallo molto carismatico. Zodiak to koń jedyny w swoim rodzaju. Jest niezwykle charyzmatyczny i ognisty. Trochę pracujemy od rana i już widzę postęp od wczoraj. Na pewno wyraźny postęp w galopie. Teraz akurat szlifujemy jego reakcję, żeby móc jak najlepiej wystartować. O 10 rano mieszkańcy dzielnicy Lupa maszerują do 15-wiecznego kościoła po błogosławieństwo dla swojego jeźdźca i konia. Zebrała się cała dzielnica. Atmosfera jest elektryzująca. Idealny koń musi być bardzo spokojny, bo wyścig jest szalenie stresujący. Koń może na mnie liczyć i ja mogę liczyć na niego. Palio to dla nas jak bitwa. Potem cała dziesiątka stających do wyścigu dzielnic zmierza w kierunku głównego placu. Mieszkańcy idą tak, jak szli do bitwy 700 lat temu. Posuwając się krętymi uliczkami w stronę placu, zbierają po drodze sympatyków. Na Piazza del Campo zebrało się 60 tysięcy ludzi. Miejsca siedzące wokół toru są zarezerwowane dla wybranych obywateli Sieny na zasadach dziedzicznych. Alberto na Zodiaku wkracza na tor. Towarzyszą mu nadzieje kilku pokoleń mieszkańców Lupy. I jego własne marzenia i ambicje. Staje na najbardziej niebezpiecznym torze wyścigowym świata. Ostre zakręty i zdradliwa nawierzchnia, na której nie jeden koń złamał nogę, a jeździec serce.
Wygrywa ten, który jako pierwszy po trzech okrążeniach przekroczy metę. Wyścig potrwa zaledwie 90 sekund, ale zwycięska dzielnica zapamięta go na zawsze. Na drugim okrążeniu dramat. Jeździec przed Alberto spada z konia. Nie ma szans. On też spada. To nasz. Pierwszy na mecie jest koń dzielnicy Bruco. Tłum rozbiega się z placu po ulicach. Zwycięska dzielnica szaleje z radości. Mieszkańcy niosą wygrany sztandar do swego parafialnego kościoła. Ten sztandar to dla nich więcej niż zwycięstwo. To znak pomyślności, która odmieni ich życie na zawsze. Dla pozostałych ból i gorzkie rozczarowanie. Wśród ogólnego zamętu karetka pogotowia zabiera Alberto. Nikt nie wie, jakie odniósł obrażenia. Tuż przed północą dobra wiadomość. Cudem Alberto jest tylko posiniaczony i może wrócić do lupy. Koń także wyszedł bez szwanku. Na placu, na który kilka godzin wcześniej Alberto wkraczał podniecony, teraz pocieszają go przyjaciele. Jutro zaczyna się planowanie następnego palio. Niezniechęcony porażką Alberto będzie miał kolejną szansę dla swoich marzeń. Co roku, pod koniec lutego, Wenecja zrzuca z siebie zimową posępność i z nadejściem tradycyjnego karnewale wybucha kolorem. Tradycję rozpoczęła 800 lat temu ekstrawagancka zabawa przed Wielkim Postem. Dziś wenecki karnawał jest bardziej kolorowym, kostiumowym balem niż świętem religijnym. Każdego dnia przez plac świętego Marka przechodzi pochód, w którym anonimowi uczestnicy paradują w swoich kostiumach przed tysiącami gapiów. Kostiumy wymyślono tu po to, by ludzie mogli wyrwać się z codzienności. Przez kilka tygodni służący mogli być panami, biedni czy bogaci, wszyscy byli równi. W dzisiejszych czasach ciche maskarady wijące się między turystami przypominają o magicznym charakterze miasta. Na wielką wenecką przebierankę zjeżdża do miasta 500 000 ludzi.
Dla miejscowych to najbardziej pracowite dni roku. Alessandro Mozzato nie może się doczekać pracy. Płynie właśnie dowiedzieć się, czy zdał egzamin na gondoliera. Jeśli wszystko poszło dobrze, będę mógł zacząć pracę jako gondolier. Jestem bardzo przejęty. Denerwuję się. Nie mogę się doczekać. Doriano, jego mentor, chce poinformować go osobiście. Dyskutowaliśmy po twoim teście i postanowiliśmy dać ci uprawnienia gondoliera. Następnym razem ty będziesz mnie uczył. Gratuluję. Jesteś gondolierem. Przeżywałem to mocno, ale na szczęście poszło dobrze. Dałem z siebie wszystko i spisałem się na teście. Miałem nadzieję, że zdałem, ale teraz już wiem na pewno. Wspaniale. Po 3 latach nauki i praktyki marzenie Alessandro o zawodzie gondoliera spełniło się. Marzyła o tym też od samego początku jego żona, Erika. Teraz oboje z młodą rodziną będą mogli zostać w Wenecji. Karnawał w pełni i 425 weneckich gondolierów nie narzeka na brak pracy. Alessandro może zacząć od razu. Z drugiej strony miasta Antonia Sauter dzwoni do niego z pierwszą robotą. Antonia organizuje najbardziej ekskluzywny bal karnawałowy i potrzebuje gondoliera, który dostarczy jednemu z gości zrobione przez nią kostiumy. Ciao Alessandro. Jesteś przygotowany do festiwalu? Bardzo, nie mogę się doczekać. Chciałabym, żebyś zabrał to nakrycie głowy i ten strój. Bal zaczyna się za 4 godziny, a są jeszcze setki kostiumów, które trzeba dostarczyć klientom. Bardzo się niepokoję. Staram się tego nie okazywać. Ale to część całej przygody. Zawsze się niepokoję, że nie uda mi się obudzić w ludziach marzeń. A o to mi chodzi. Jeśli będą marzyć, to będę bardzo zadowolona. Antonia wzoruje swoje ozdobne kostiumy na weneckiej modzie z XVII wieku. Ręczne wykonanie każdego zajmuje do 3 tygodni. W chwili, gdy ostatni goście wybierają swoje kostiumy, Antonia sama przebiera się na karnawał. Na zakończenie pierwszego dnia pracy Alessandro przewiezie Antonię na bal. Wenecki karnawał to okazja do ucieczki przed rzeczywistością. I czas, kiedy najbardziej magiczne miasto Włoch staje się jeszcze bardziej zaczarowane. Pięciuset gości przypływa gondolami na karnawałowy bal do bramy przy Wielkim Kanale, tak samo jak 600 lat temu schodziła się na bal wenecka arystokracja. W
Wewnątrz, na trzech piętrach, rozciąga się świat wyobraźni, w którym nie sposób odróżnić gości od aktorów. W weneckiej maskaradzie grają wszyscy. Zwracając się ku przeszłości, Wenecja podtrzymuje dawne tradycje. Dla Antoni i Alessandro udział w tej tradycji to także przywilej, na który ciężko pracowali. Wszyscy Włosi są w pewnym sensie stróżami największych skarbów zachodniej cywilizacji. Gdyby jednak nie spoglądali stale w przyszłość, zostaliby w tyle. Włochy łatwo mogłyby zamienić się w atrakcję turystyczną, zakonserwowaną, ale umarłą. Tymczasem sukces kraju polega na umiejętności ożywiania nawet najstarszych tradycji. Jockey Alberto Riccieri w 700-letniej tradycji palio widzi największe wyzwanie na dziś. Marika Diana jako pierwsza kobieta zdobyła mistrzostwo w wyścigach samochodowych. Na jednym z najwyższych włoskich szczytów Maurizio Vincenzo stoi nad granicą otwartą dziś na Europę. A Michele Rallo zamierza zarabiać na życie pod wodą, tak jak robili to Sycylijczycy 2000 lat temu. Angela Missoni utrzymuje tradycję rodzinnej włoskiej firmy na rynku światowym. Alessandro, zdając test na gondoliera, zapewnił rodzinie miejsce w Wenecji. Włosi starają się utrzymać równowagę między otwarciem na nowoczesność a przywiązaniem do przeszłości, do naturalnego piękna kraju, jego sztuki i architektury. Bo Włochy to esencja zachodniej cywilizacji.